No dobra. No lecimy. Lecimy. Kolejny dzień bety. Co, muszę popatrzeć, czy nigdzie questów tu nie mam. Bo na tej mapie zrobiłem wszystkie. Że na wodzie jest coś. Iwencik. Tak, czy tu nie może być jakichś questów? O Jezu. Tu chyba też nic nie ma. A, no dobra, to idę jeszcze w dół zobaczyć tutaj. Jak nic nie będzie, to na pustynię. Będzie luknąć. A tu są jakieś gubliny. Jeszcze przejdę się na koniec tutaj. Nie, chyba on z takim po prostu będzie najszybciej. No dobra, tu też nie ma żadnych questów. To pustynia. Trzeba wrócić. A tu chyba w ogóle na pustyni nigdzie żadnego portu nie ma. Nawet. No.
Ty w sumie może luta sprzedam, może coś mam na sal. Zobaczymy. Gdzie jest ten chłop? Tutaj. O, za wiele nie miałem. No dobra. No to cel pustynia w takim wypadku. Ja mam w ogóle jakieś infuziony. Mam 500 aż troli. To chyba mega dużo hajsu wymaga. Czekajcie, jakbym chciał ulepszyć sobie dagerka mojego. 15k pewnie, nie? 25k, no ale to jest myfik. 45%. No, tu ktoś sobie mąty hoduje. Kukurydza, ale hodowla. No dobra, problem jest taki, znowu trzeba całą pustynię przebiec. Zobaczyć, czy gdzieś tu questy. Tu robiłem. Czy jest jakiś event? Na 30 level. Ale tutaj z tego co widzę to chyba nie ma żadnego questa. A tu nie ma. Może po prostu będę musiał dobić ten 25 level. Czy czwarty, tak? 24. Żeby się odblokowały jakieś questy. Też nic nie ma.
O, jest kleścik. A long road home. Byk, siema. Do oazy. Dobra, bo tu jest oaza jakaś. Byk. Tak, co ja muszę napełnić tutaj tą beczkę? O. Siema, siema, kurwa, witam. Nie mam agregaty. Witam. A to. Zadam, jak tam przygoda? Tam Distemberem. Nie ma grzebi noga, witam. Kurde, chłopowi napełnić kaska wodą. Nie ma co pić, biedak na pustyni. Cztery jeden, a zrobiłeś ten piąty akt? I co, i koniec? A, okej. Mówisz? Od wczoraj działa, o 19:00. Grałem. Nie było cię? No ale grałem wczoraj, grałem o 19:00. No co jest? Jakaś trucizna. Nie zabiłbyś go? Nie, no dzisiaj wolne, także wstałem godzinę temu. Także git. No ale pewnie i tak będzie popołudniowa przerwa na obiadek, nie? Z tymi linkami. Czemu? Ja pamiętam na kraju chyba 4 albo 5 linka miałem. No, biwak gościu, a teraz muszę tutaj pracować. 10 godzin streama i gadania głupot. No niestety stawka nie jest taka sama. Jak w pracy.
Max Chilling. Wiesz, no, dużo otwarta zależy, nie? Może na premierze ci się uda trafić coś fajnego szybko. Nieśmiały jesteś, byś zamulał? Czekaj, ja w końcu przebiłem już te 4000 godzin streamów, czy nie? Twitch Tracker. Sonic 1. Spoko. Nie, jeszcze 50 godzin. 1949. Dobra, co dalej? Flower, gościu. Kwiatki muszę zbierać. O, te. Gdzie mam je pakować? Tu? Tu? Nie? Nie, wydaje mi się, że mokre gacie, że coś takiego na początku nie będzie, bo ja nie przypominam sobie, żeby na Korei od razu coś takiego było. Wiem, że na pewno esencje były do kupienia. Aha, bo ja muszę zebrać tylko te kwiatki, okej. Coś od domku? Tak, na tym, na Discordzie. Coś mapkę wysłał, widziałem. Ziomków z reputacjami. Gdzie jest ten Discord? Tutaj. Otwórz link. O. Criminal, Order i Mercenary. Złoty. A dla ciebie z jakiej to okazji? No to także nie wiem, czy byłeś grzebinoga wczoraj, ale dużo błędów ponaprawiali. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że aż tyle naprawią w dwa dni. No ale to jest w końcu 100 osobowe studio, nie? Także. Ale ty też, ty nic nie robisz, żeby ktoś ci płacił. Czy jakieś głupoty na czacie. Hejtujesz fajne gierki. Ta, no już działa. NPC do sprzedawania luta poprawiony. Rush itemy, muszę pozbierać jakieś to.
Nie ma nic. Nie no, powiem tak, jakby naprawiali te błędy cały czas w takim tempie, że dwa dni im zajęło naprawienie praktycznie wszystkich takich najgorszych bugów, no to może i daliby radę wystartować w tym roku. Dobra, gitarka. Pięciu merchantów jakieś muszę znaleźć. O co chodzi? Dwóch znalazłem. O, mam kolejnego. Tema. Tyk. Dwóch. Jeden. Jeszcze jeden. Tutaj. No i tyle. Wyścig gotowy. Fajny, szybki questik, nigdy nie trzeba było jakoś super daleko biegać. Git. Czyli tu są nawet trinkety pod PvP stricte. Większa physical AP o 8 na PvP. Próbowałeś mokre gacie tam sobie pogarniać jakieś resy i tak dalej. Żeby nie padać po prostu. A, no właśnie. Ja nie wiem, jaki element jest tam potrzebny na akt 5. No ale wydaje mi się, że tam pewnie koło... Nie wiem. 60-70 tego resa by się przydało. Ice. No jak otworzysz mapę, tam masz te... Ta mapa się składa z punkcików, z tych mapek takich mniejszych, nie? I tam na każdej mapce masz napisane mniej więcej ile... Musiałbyś mieć resa. Może o to chodzi. Po prostu masz za mało resów i padasz jak obasek. Dodatkowo tam masz dwa rodzaje potek, nie? Nie wiem, co to by dałeś na auto-use'a. Potki zwykłe? Te potki, które mają minutę cooldownu, to ja, o kurwice, 30 level. To ja je zawsze dawałem tak na 20% HP, żeby się używały. No, widzisz, i masz 10 resta za mało. O, evencik tu jest taki. O,
snobem, kurwa, jesteś, przestań jęczeć. A po drugie, pewnie możesz mieć jeszcze więcej tego resa, przez co ten boss by cię bił jeszcze mniej. Gościu, co ty, bo nigdy nie gramy. Na fire masz kapa. Zajebiste, że masz na fire kapa. Czy tam jest potrzebny ice? Co to są za nagrody? A, Axe Silver. Okej. O, biją te łapki. Tężnie. Bo ja w mieście znowu potek nie kupiłem. Dobra, może poczekam chwilę. A, bo one mają 28 level. Aha. Dlatego tyle biją. Ja, to jest pirat chyba, nie? To ja tu mam trinket na piraty chyba. O 5. O, ale to mi da tyle samo. Ale bez sensu te niektóre trinkety są. Zwiększa mi AP na piratów o 5. A ja mam trinket na wszystko. Mi zwiększa overall AP o 5. Tak średnio powiedziałbym opłacalne. Zdałbym się, kurde, musiałbym tego heala odblokować chyba. No, tego heala, a później bariera. To było OP. Tu jeszcze jakieś heala są. Kurwica. No tego to już nie chciałem bić, ale dobra. Ue, ale słaby ten mobek. 200 expa, no to expa też nie daje. Dwa mobki gdzieś zostały niby. O, mam jednego. No i jeszcze jeden. Tutaj. A nie, to nie ma, to nie ten. Kurwica, teraz szukaj jednego mobka. Dobra, to na pewno nie, bo tu już się kończy event. Też nie.
Ty, nie ma go. O jest. Spawn. A, o kurwica. One się biją między sobą. Ile ma łapków? 5 jeszcze. Tu jest jakiś chłop. Kurwica, jeszcze jakiś archer do mnie strzela. Tu jest, jaki on ma zasięg, chłop. Dobra, jeden mobek. Znowu. No nie mam pojęcia, gdzie on będzie. O, mam. O kurwica. Goni mnie, chłop. Dobra. Tu jest mobków. 14. No to już chyba będzie koniec eventu potem. Dobra. I regenerujemy się. Piwerko tutaj. Zobaczymy, ile jak to potrzebuje do levela. No ale jak dostanę te 17k expo, to mi tak to niedużo da. A nie dostanę tyle. Dostanę, nie, 4k. Dobra, tam są kolejne mobki.
Zostało mobków 8. No w ogóle jak się respią, to one siebie też zabijają. Wzajemnie. Dlatego tak mało nabiłem tylko tych punkcików. Sześć mobków zostało. Mam 5000 punkcików. Zobaczymy, no może też jakieś 5k silvera zawsze wpadnie. Jednego? A ta. No. Ale on bije. 369 mi przywalił. Kurwica. Żeby coś, ale kłopoty letkie. Dobra. Trzy mobki jeszcze gdzieś zostały. Te mobki eventowe też mogłyby się pokazywać na minimapie. O kurwica. Nie mam chyba z pustyni, będę miał bliżej tu, co? Ta. Chociaż... Nie no, chyba ta. Znowu 2000 ode mnie silvera. Tu się wychodzi. Tu. No ale przynajmniej wiem, że tu żadnego questa nie mam do odebrania. Także nie muszę tu jechać. Z tego co wiem, to depo można sobie w chacie wybudować. No ale to jest trochę zabawy z tym, nie? Kurwica, to te żółwie. Ja tu przejdę w ogóle jakoś? A, tu nie ma mapy.
Dobra, nie tu. Ty, tu się nie da przejść na lewo? A da się, to tu dołem jakoś. Kurwica. Dobra, udało się. Nie wiem, że tak zostanie, że będzie tylko w domkach. Bo tak naprawdę jakby zrobili w mieście, to wtedy depo w domku tak średnio miałoby sens, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Że jak miałbym depo w mieście, no to nie kraftowałbym depo w domku. Ale nie wiem, jak oni sobie tam przemyśleli. Żeby wykraftować depo w domku, to trzeba sporo, nie? Nawet nie wiem, gdzie są te rzeczy do depo. O, tu masz. Storage container. 8 planków, 1 naila, 1 iron bara potrzebujesz. Kurwica, tu dwa znowu są? Aaa. Dobra, umarłem chyba znowu. Kurwa, z deszczu podrynę normalnie. O, żaby tu są kolejne. Ale powiem wam, że reusing assetów to level new world, nie? Żaby już są na trzeciej wyspie, tak naprawdę, w trzecim miejscu, w sensie. Jakie mają levele żabulce? 29. Kurwa, no nie da się tak zrobić, żeby jednego zgarnąć. O, dobra.
No, dobra, umarł. Pyk. Dobra, on jest jakiś powalony, nie? Gdzie chłop tyle? Dobra, mamy to. Co dostałem? 6000 silvera, 8k golda, expa. No i tyle. Jakąś skórę chyba z mopka dostałem. A, tą. High quality kite, jedna sztuka. No dobra. Eventik zrobiony. Tu jest jeszcze jakiś event. Tu już questów żadnych nigdzie nie ma. Tu nie ma. Też nie. Też byłem. To ewentualnie jeszcze zostaje ta droga tutaj na prawo. Jak tu nie będzie żadnych questów, to co? Typical wbicie, dobicie levela. No i później znowu będzie trzeba biegać po mapie. Dobra, no, nikt nie robi tego questa. A może sobie tam pójdę. 7 minut może zdążę. Na przedarmowe XP i pieniążek, nie? O kurwica. 29 level. Szczerze? To ci piraci na 27 levelu byli trudniejsi. Skito. Ale dwóch naraz to nie. O kurwica. Dawaj go. Byk. Zobaczymy, no na pewno będę chciał teraz, jak dostanę punkciki. Nie wiem w ogóle, czy tego nie wycofać. Jakbym dostał jeszcze jeden punkcik. Mógłbym pójść tutaj, w tego heala. Cyklon i heal. No. Dobra, nie zdążę na pewno tego eventu zrobić. Tylko pytanie. Jak ja nie zdążę tego eventu zrobić, to czy dostanę tą nagrodę? Ile powinienem dostać?
O kurwa, znowu dwa. Dobra. Jak to bije? Co jest? Czemu mam 300 i 1800? Jak to wszystko tylko ja robiłem? Nikogo tu nie ma, halo. O co chodzi? No trochę to dziwne, zobaczymy. Jakby mi nie zaliczyło tych mopów, które zabiłem wcześniej. O kurwa, znowu dwa. O, jalo. Trzy nawet. Powiem wam, że te domki tych graczy w open worldzie to jednak świetna sprawa. Ale przed tym muszę uciekać. Muszę się wyhealować. Zawrócił. Muszę paczki użyć, bo inaczej... Ty, coś mi hitło. Umieram. Czemu umarłem? Jak umarłem? Bez sensu. Mam, ale... Zależnie od tego, ile mam alteru, tym więcej mnie healuje. Jakby mnie wyhealowało za 100... No to nic by mi to nie dało. Bo dostałbym hita od łopka z powrotem. Za... 200. I tak bym umarł i tak. Problem jest taki, że byłem 3 razy w mieście już. Za każdym razem zapomniałem potek kupić. No cóż, dobra. Powiem tak. Lecimy do miasta. Kupię potki. Bo te potki też są drogie, nie? Kurde, ciężko z tym silverem tutaj. Wywalisz się, to niby te 2K tylko płacisz. Ale bym chciał sobie ulepszyć itemek. To jest koszt rzędu 15-20K. Zmienię sobie channel, może na jakimś te eventiki będą. Urwica, znowu ten, tego nie chcę. Nie lubię tego eventu.
Którym ja byłem wcześniej? Na drugim chyba. O, dawaj. Jak nie będziesz mieć Silvera, to nie będziesz stracić. A jeszcze wiecie, przydałoby się kupić jakieś itemy lepsze, nie? Chłopy za broń tier 3 to 15k za sztukę. Jak mówię, no na pewno dużo łatwiej będzie, jak w końcu będzie kiedyś ten auction house. No bo tak, zasadzę sobie jakieś dziadostwo, biorę je, sprzedam na auction house, wydobędę Coopera trochę, sprzedam na auction house, no i hajsiek będzie się kręcił, nie? No i pewnie też ceny będą mniejsze, bo będzie większa konkurencja. Jak każdy będzie miał dostęp do auction house'u. Każdy będzie mógł sobie wystawić swoje wykraftowane itemy. A Skull Mask to chyba też tutaj, nie? Aj. No, ale grubo zmniejszyli te ceny itemów. To jest high quality, a normal 25, 68. Dobra, to idę zmienię jeszcze channel. Na... Nie wiem, czy byłem na trójce. Na jedynce na pewno nie byłem. Nie ma nic. No i obstałem, że musiałbym dobić teraz 24 level. O co chodzi? Czemu mam 46 attribute pointów do rozdania? Czemu mi zresetowało staty? Dodali ogólnie przycisk resetu statów. Pytanie, czy teraz nie pojawił się bug? Że nie wiem, jak umierasz albo coś, ci resetuje staty. No, no i mam tylko 87, bo jest cap, nie? Levelowy. No i pytanie... Ja już się chyba dzisiaj z drugi albo trzeci raz wywaliłem. I pytanie, czy po tamtych śmierciach... nie latałem z nierozdanymi statami. O. Tak też mogło być. Skoro mi się teraz te staty zresetowały. No dobra, tylko pytanie, gdzie jeszcze nie byłem? Nie byłem tutaj, w tych okolicach. To zobaczyć. Bo jeżeli tutaj już nie będzie żadnego questa, to zostaje mi dobicie levela i wtedy szukanie. No bo już więcej nie ma. Te wyspy już mam całe zrobione. Przynajmniej póki co. Tam byłem, nic tam nie ma. No i zostaje pustynia.
Level na questy potrzebuję, no ale tak sobie sprawdzam, czy nigdzie nie mam, bo czasem pojadę, tutaj jest jakiś questik, wiesz, tu jakiś questik. A ty już wbiłeś level, pendecho? Dobra, nie ma. Muszę znaleźć jakieś miejscówkę do fajnymi mobkami. A to chyba raczej nie w tej części pustyni. No takie mobki to by były gdzieś tutaj pewnie. W sumie te ślimaki nie byłyby takim złym pomysłem. Tam w tych kopalniach. Tutaj, nie? Nie, gdzie były. Czekaj. Nie na tej wyspie były kopalnie ze ślimakami chyba. Kurwica, już mi się mylą te wyspy. O szkieletach? A jaki level mają szkielety? O kurwica, no to nie, bo one pewnie biją dużo, nie? No. Nie, nie, to ja muszę znaleźć coś tak na mój level mniej więcej. Może tu coś będzie. Chyba, że no, zostanę na tych ślimakach tutaj przy tej oazie. Tu jest też dużo ślimaków. Te ślimaki są na 23 level. Dwieście pięćdziesiąt ekspa. Dwieście siedemdziesiąt pięć. Trzysta pięćdziesiąt siedem. Ile tu jest tych rodzajów, tych ślimaków, kurwista. Dobra, to ja sobie zostanę prawdopodobnie na tych ślimakach, tyle. No tu chyba lepsze miejscówki już do tego nie ma. Chyba, że tutaj jak byłem, tu jest dosyć duża miejscówka z tymi lisami takimi żółtymi. Ewentualnie tam można je zobaczyć. Bo te małe dają 200 expa, ale tam jeszcze na górze są większe. Może one dają troszkę więcej. Nie wiem po co są jeszcze te itemy, które zostają w tym quest ekwipunku. Dobra, ale zrobię sobie przerwę tak z 5-10 minut. Ja sobie pójdę zapalić i zrobię sobie kawę. Także ze dwóch i później idziemy dobijać level.
free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this hay. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Dobra, jestem. Będę sobie kawę zrobić. I tak da się tutaj wyrobić kluczyk. Dobra, idę te listy zobaczę w sumie. Jak to tam będzie wyglądać? Może tam będzie lepiej. Dałyby się już te itemy, kurde, te trzy powoli. Ale to wiecie, też nie jest tak hop-ciup, nie? Tutaj? To są za mopki. Jest tu 8 level. Nie bije jakieś super dużo. Mamy dużo HP. 400 expa. No, dawaj tu piątkę, halo. To 470 dostał kryta. Chłop. No, ten już ma 29.
stunuje. Więc to dexpa. Wręcz takie, że one... Też aż tak malutko nie biją. A są po dwa. Także średnio. Podziemia? To jakieś podziemia. A, nie mogę wejść. Jakiegoś questa będzie trzeba zrobić najpierw. O, tu są te lisy. Zobaczmy tu. Mogę chyba najpierw tego małego uwalić. 400 expa też. Małe dają 300. Małe szybko padają. No tu już są dwa te większe, to może być letki przypał. Jednego chyba zabiję, ta? Ta, ale drugiego już muszę poczekać. Bika. Z wyglądu. Graficznie, Timo. Później to... Taki może bardziej trochę Albion. Tam masz crafting, różne profesje i tak dalej. Gameplayowo fajne. No spoko. Tylko tutaj bardziej, przynajmniej do tego levela i tą profesją, którą gram, no to bardziej tak nie bije się za dużo AOE. Głównie dlatego, że mam jeszcze niski level, nie mam dużo AOE speli. Magma dużo więcej AOE speli. Ale też te mobki na mój level, no to one trochę biją, nie? Więc no trzeba było iść po prostu na jakieś mobki, na jakiś mniejszy level i tam sobie lurować i bić grupowo. Warfare? Czyli taki, nie wiem, berserker powiedzmy. Shadow, czyli taki zabójca, to jest bardziej taki, wydaje mi się, że pod PvP. No i do tego jeszcze będzie Spiritual, czyli taki powiedzmy trochę mag, jakieś leczenie, bariera, seki jakieś. No, tam masz tego przecież mokregacie. Loot filter. Tam sobie oznacza, że ci nie podnosi, z tego co wiem, białych. Aż nie uśniesz? Znaczy umiałbyś usnąć. Aha, okej. A ja? Jakiś event tu w ogóle jest.
A to jest znowu ten sam, co robiłem chyba. A to spoko, darmowy XP można zrobić. O kurwica. Dobra. Na szczęście też mobki się biją pomiędzy sobą. Może nie zawsze? No, gier ma takie coś? Niektóre mają. Bo no, tego heala mi brakuje. Potrzebuję 2 punktów. Kurde, nie pamiętam, na którym levelu teraz będzie punkcik. Bo ci dostaje punkt co 3 levele. Mógłbym ewentualnie ten punkcik tutaj cofnąć. Ile to w ogóle kosztuje? 2000. Dobra, idzie pirat. Może na open becie, bo ma być jeszcze open beta. Później po tej becie. Może na open becie zrobię maga. Zobaczymy. Może też na open becie market będzie, to było dużo łatwiej. Ile tych mobków? To dwa mapki gdzieś. Tu jest jeden.
I to drugi. No czemu wszystkie na mnie ruszyły? Dobra, umarłem. A no, jest jak jest. Na 15 minut 10% zredukowane staty. Dobra, nie będę płacił. Dobra, jak coś to po każdej śmierci resetuje staty. I nowy błąd się pojawił. Osiem dwa maksymalnie mogę mieć. Góry, znowu muszę tam wrócić. Tego mobka nawet nie widzę, nie? On mnie bije. Chociaż w sumie zastanawiam się, czy by na tej open bet, na tej closed becie jeszcze nie zrobić sobie maga. Bo nie wiem, czy kurde chce mi się grać od nowa, bo tam z tymi questami grupowymi będzie problem, nie? Żeby je zrobić. Tam już raczej na tych questach dużo ludzi nie będzie biegać. Typu te właśnie trolle tam na początku. Tych trzech bossów tam trzeba ubić.
Dobra, mamy hapeki. Kurde, serio, aż dwóch łuczników? Ile? Dwa mopki jeszcze. Bo powiem wam szczerze, że tym szadałem to już kurde na tych levelach tak średnio mi się gra. Ja wiem, że magie mogą być ciekawie. Tylko Warfare na Wizarda. Ale bronię też musiałbym ogarnąć cały ekwipunek pod Inta, nie? O kurwica. A masz itemy Wisdom Int, czy dopiero będziesz musiał craftować? Masz Wisdom Int prawie cały? Kurwica, ale wiesz o tym, że... O, znowu mi się zresetowały staty. Problem jest ogólnie taki, że... Zanoszenie tych ulepszeń to będzie pewnie koszt około, nie wiem, 50k łącznie. Dobra, umarłem. Infuzujesz, no tak, ale jeszcze za infuzowanie trzeba płacić, nie? A, jak i temami to jest za friko? Ja nie wiem, czy te staty się nie resetują na eventach.
pierwszym levelu Crafta. No właśnie. Ej, ja muszę zobaczyć, czego ja potrzebuję na staffa. Gdzie się w ogóle staffa craftuje? Tutaj? A. Nie, no to oczywiście damage, poza tam jakiś healing. Coś ataku. Planki potrzeba. A. Nie mam drzew zasadzonych żadnych. No na pewno się przyda, żeby tam regenmany były jakieś, nie? No dobra, a jesteś w stanie teraz podejść do temple? No spoko, spoko. Teraz sobie pójdę ten, zapalić szybko, co? I kto jest, to jest na pierwszym channelu w temple. Zobaczymy. Jak to pójdzie. Dobra, teraz ZW.
between the words to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Dobra, jestem. Więc mogę sobie kurde okno otworzyć, bo skończyli już kosić. O. No i super. Dzięki. Dobra, i teraz tak. Teraz musiałbym pościągać moje itemy. Czekajcie, te pozakładam. No, tego nie mogę. Dobra. A, czyli tak. To? Tym. Nie tym. Tym. A no nie trzeba płacić. I z Myfika jest Myfik. Kozak. Dobra, zajebiście. No i dobra, to mamy. Teraz tak, to muszę ściągnąć. Nie to. O, za tego. Dobra. Jestem magiem potężnym już. Dobra.
No, heroik 50%. Się dobije najwyżej. Ty chcesz, to ci mogę dać te Kors Ledery 63 sztuki. A się nie będę bawił w ten crafting. Mogę ci dać tak. Dam ci to. Dam ci to. Dam ci to. Jeszcze tu mam takiego? Stołny. I to. Małe ilości tych zielonych i niebieskich też ci mogę podawać, jak chcesz. Siemka Veni, witam. To. O. 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 Co tu jeszcze? Jakiś hide. No i tyle chyba. Także dzięki za itemki. A bo czekaj. Po tej tosa ci mogę dać. Nie wiem, czy to się bawisz. To. Żarcie. Sól. I copper ore. Mountain Kinga. Spoko, dzięki za itemki. O, staty mi się znowu same przerolowały. Nie wiem, jak to działa. On sobie tak z 25 widzą ma. Dobra. To znaczy Veni póki co to, kurde, może za chwilę, bo przerabiam się aktualnie, wiesz? Ice Storm. Nie no, Fire wydaje mi się better. Chyba Fire'a pójdę. No i od razu pod meteora mógłbym pójść. No dobra. Na razie tak by było. Spoko, spoko, Achmir. O, i tu miałem trinket gdzieś, który mi zmniejszał mana kosty. Ja go nie wyrzuciłem przypadkiem. Kurwic, a to nie jest to? A, dobra, mam.
No dobra, zobaczymy. Na jakim kanale Weni jesteś? Kiedy klucze spadają, po godzinie oglądania dostajesz dostęp do gry. No dobra. O, teraz już jestem magiem. Jeszcze sobie mogę tego staffa ulepszyć. 200? No, idealnie. Fyk. Myfik daje 20 wisdoma. Kurwica. Na stapie, nie? No dobra. Idziemy na pustynię testować maga. No i level trzeba podbić na magu, nie? A, ty, teraz mój level postaci to 15 level. Co, nie mogę iść na pustynię? Jak to działa? Czekaj, ale w takim wypadku musiałbym też tego shadowa rolnąć na coś, no bo po co mi ten shadow? Zostaw już? No ale właśnie o to chodzi, żeby mi się od razu już kolejne levelowało, czaisz? Ile damage'u stracę? Kill pointów. Dobra, to może zrobię tak, że popłynę tu na tą wyspę po lewo. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak będę sobie radził. Jak mam 15 level, no to może być kiepsko na pustyni. Dwóch posyłek shadowa. Rozumiem, że to na kryta. No i ewentualnie to na 10% damage. Ale jakbym wziął holy, to bym miał jakiegoś heala zawsze. A tak to znowu będę musiał czekać na regen jak głupek.
Nie, no ten mobek ma 19 level i jest na zielono normalny. No ale zobaczymy. No gościu, cała ekuna maga zrobiona. Nie wiem jeszcze jak spele działają. A, i to muszę zaznaczyć, pyk. Tornado śmierci. O, powiem wam, że ten fireball to nie bije jakoś super dużo. Tak, naprawili questy, no. Trzeba się przestawić do zestania w miejscu na bieganko. A jak to regeneruje? Pyk. No spoko. Że no mój mag ma pierwszy level, nie? I przez to mój level postaci jest 15. A tu 23. Jak to działa? Nie rozumiem. Dziwnie to jest połączone. O. Jak na open worldzie to powinno być git. Mogę sobie biegać. Nawet hitka nie dostanę. Gorzej w jakichś podziemiach, nie? No ja właśnie też nad tym myślałem. Dlatego chciałem tego shadowa właśnie na holi. Zmienić. A po co zrobię? Pa, pa, pa. Biorę sobie trzy mopki. Tyk, tornado śmierci. Tyk, fireball. No i elo. Ale pół HP straciłem. Ogólnie to powiem wam, że nie wiem, czy by nie lepiej było zamiast iść w te dwa ostatnie spele, to iść tutaj, wziąć ewentualnie tego i potem pójść w lodowego jeszcze. Bo speli grając solo i tak raczej nie będę używał.
Fajne karty pod damage overtime, w sensie pod witchcrafta, ta? No ale odbicie teraz tego levela też nie będzie takich opcjów. Aby damage ten mag. No to kwestia tego, że muszę temu podnieść tutaj level, nie? No, bo więcej inta nie mogę mieć. To jest właśnie level. Kapa na spell power. No, pewnie tak. Trzeci dalej. Kurde. To nie był dobry pomysł, żeby to zmieniać, wiecie? Zaraz zobaczę. To jest to tornado takie, nie? Ale w sumie jak masz spirituala, to czy jest potrzebne ci jeszcze holy?
masz 3 hile i barierę. No właśnie, w ogóle nie popatrzyłem, jakie skill. Dobra, trójka zużywa eter. Dwójka chyba też. No i pewnie te używają. Nie, ten nie używa. Ten też nie. Show the stats. I can't get more intelligence because of level cap. I changed it from warfare to wizardry. Dobra, to co? Teraz resetuję to. Zrobimy coś takiego. Mało leczy? No zobaczymy. Chcę przetestować. O, nie mogę mieć więcej, nie? Z jeden. Equipment. On armor I have full intelligence. But on staff I have wisdom. Mana regen. Jaką ty pasywkę mówiłeś? A to? No dobra, za niedługo i tak będę miał kolejny punkcik, to dodam najwyżej to. O, czekaj, to ja nie chcę na razie Fireballa. O. Ach, 20. Wisdom. Tak? No nie wiem, jak to się tam działa niby. A tej czwórki jeszcze nie używałem. Aha.
No, 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 zaraz zobaczę. No, za te mopki to tylko Wizard dostaje expa. Na to wychodzi. I dostaje po 780, 580. Będę miał punkcik, to dodam tą pasywkę i zobaczymy. To nie mam. A zaraz powinienem mieć. A w ogóle ten heal też generuje Aether. Kiedy będę miał punkcik? Halo. No ale to wcześniej. Ale już, no, z levelem coraz lepiej to idzie. No, papierowy strasznie ten mag jest. Ale wbicie tego 23 poziomu, to nie będzie tak kopsił.
Ale powiem wam, że fajnie regeneruje manę podczas kombatu. Ten wisdom. To czwórka taka trochę useless mi się wydaje chyba. No jeszcze mam ten trinket, nie? Na zmniejszenie mana kostów. Myślisz? Że mag silny? Znaczy na takiej otwartej powierzchni to ma na pewno dużo łatwiej, nie? Te mobki akurat też szybkie są. Tak, no, jak są spele channelowane, to tak. To jest jakiś odpowiednik druida? Może sobie połączyć wizarda z Holy na przykład. Tu będziesz miał i leczenie i bicie. Tylko że masz global cooldowny na wszystkie skille, nie? Więc nie rzucisz sobie spela na damage i na leczenie w jednym momencie. To jest global cooldown. Sekunda pomiędzy spelami. Gdyby te global cooldowny chyba inaczej działają. Mi się wydaje przynajmniej. One są podzielone na heale, damage i tak dalej. Spiritual taki druid trochę. No w sumie, tu masz jakieś healki, jakaś bariera. Tutaj masz jakieś damage. Tylko mało ma ogólnie speli na damage, bo tu masz prawie same heale. Tutaj masz jeden spel na damage. W sumie to ma jeden spel na damage. Z cyklonem 2. A reszta to jakieś ten. Albo ceki.
flowy, tu jest haste. No ale to wiesz, to nie musisz mieć tylko jednego, nie? Masz trzy archetypy. Możesz sobie wszystkie połączyć. No. Wizard, Holy, Spiritual i masz kurde... MS-a i Eda w jednym. Masz broń od Holly? No to broń od Holly ma mniejszy damage, ale więcej leczy, nie? Coś tam. To, o. Nie wiem, zobaczymy, też musieliby kurde ogarnąć. Żeby te mobki się tak nie zrywały, jeżeli chodzi o to agro. Bo aktualnie to z tym jak działają te mobki, no to jakiś team hunt to tak średnio widzę osobiście. No tutaj po prostu itemy nie wypadają na ziemię. Lecą od razu do eków, nie? Ja mogę dodać więcej inta, czy nie? Nie. Muszę wbić większy level. A to już nie wiem, czy zaraz na pustynię nie pójdę w sumie. No to w sumie tak sobie wrócę, pyk. Zobaczymy jak tam na pustyni to będzie wyglądało. Tym magiem, to jeszcze nie wylevelowanym. Tylko jeszcze nie ma wszystkich rzeczy, nie? Nie ma systemu gildii, nie ma Auction House'u. Dobra, lutik sprzedany. Jestem ciekawy, jak wygląda lootowanie, jak wygląda loot itemów w party. To jest jakoś zrobione, że po prostu każdy po kolei dostaje.
tak jest z niektórymi questami, jak się robi w party, nie? Trzeba coś dropnąć z łopków w party. No to dostaję tak jakby każdy po kolei. Ja się nie spotkałem z takim czymś, żeby jedna osoba zrobiła, a druga miała zero. No i pytanie, czy loot też tak działa, nie? Że po prostu są trzy mobki i z tych trzech mobków trzy osoby dostają loota w party. To jest po prostu podzielone jakoś, nie wiem. O, pa, jaka hodowla gościu, mountów. Ktoś sobie hoduje. Niebieski tutaj jakiś, zielony. Był bóg jakiś większy za ekstra za hodowlę? Co ty gadasz? No tak, ale jak z mobka leci jeden item, to jak chcesz to podzielić? 25%. Każdemu niech spada, ta i zamiast jednego itemka z mobka lecą od razu cztery. Expo. Tylko, że nie widać ile potrzebuje na level expo. No ale na takich żółwiach no to 0 HP tracę. A regen many mam taki, że mi wyrabia jak używam skilli. To mi póki co. Ja tego chyba. A nie, to jest Fireball, dobra. Ten co robi? Lagował się chłop. Nie można za daleko z nimi uciekać, nie? Bo się zniknął.
O. Kolejny level na magu wbity. 9. Jeszcze nie mam punktika. Dobra, jest na sekundę. Teraz lecimy dalej. Dobra, jestem. To przyjdę na chwilowa przerwa, nieprawda. Ale tak nie ma. Nie oszukuj widzów. Nieprawda.
Streamer nigdy nie oszuka. Widza. Pamiętaj o tym. Dziewczyna może cię oszukać. Matka może cię oszukać. Ale streamer nigdy cię nie oszuka. Wiesz, no ja ci tylko mówię jak jest, nie? Ten co zaczął się? Kurde, wolno ten level leci, widzowie. Nie chce mi się. Co, zaraz dobiję 24? Będę mógł iść po kolejne questy? No ale pytanie, czy dam radę, jak mam tego maga na 9. To już na tym levelu to już jakieś team hunty można było porobić, no ale z tymi mobkami jak... I z tym jak one działają, no to raczej nie bardzo się da. Zaraz też level postaci powinienem wbić. Znaczy zaraz, no ile mi tam jeszcze brakuje?
8K. A powiem wam, że tym magiem solo to wcale tak fajnie się obszarowo nie bije. Bo no nie bardzo się da. Bo co, ten cały meteor no to jest kastowany. Na łeb dostaniesz. To trzeba stać w miejscu i on się chwilę kastuje. To ogniste tornado. To też działa tylko na małym obszarze. Te mobki musiałyby stać w miejscu. I też by trzeba było na łeb dostawać. Nie wiem, no te skille ogólnie obszarowe to są chyba robione z myślą po prostu o Team Huntach, nie? No ale ile tam ci ten klon wytrzyma? Dziesiąty level. 49 inta. A na tym, na Shadowie ile miałem wtedy? 70 albo 80 majta. Także no, jest duża różnica. A ten cały klon u Shadowa to gdzie on jest? Gdzie jest taki spell niby? To? No to musisz raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów podać. Też nie jest tak hop-siup, nie? Na one target no to ten fireball jest lepszy, bo on podpala. To podpalenie też coś tam bije. No i to pojadę zobaczyć na te lisy tam, bo te lisy są na powierzchni też. No muszę level dobić i później prawdopodobnie będą jakieś nowe questy. Brakuje mi 5K. Łucznik jakiś. We'll be right back.
O, są lisy. No i on pada dużo szybciej i daje 760 ekwa do wizarda. A nawet od niego hita nie dostaje, nie? Jakby to było? Oj, tutaj chyba ciężko. O. No i tu też zaczyna się trochę problem Wizarda, nie? Bo na powierzchni się fajnie bije, ale jak już trzeba zejść w jakieś podziemie albo coś, no to kiepsko. Wiesz, jak masełka. Nie no, ten ma tutaj, nie? Iluzja. To jak to działa? Siemka. Alahadi, witam. No w każdym razie masz i tak dodżujesz wszystkie basic ataki i targetowane skille przez 5 sekund. I łącznie 10 sekund możesz nie dostawać obrażeń. 10 sekund wystarczy na wykastowanie Firebola i tego drugiego. How much man regen I get from wisdom? And I don't have my stats. To jest 4 level. No nie wiem, szczerze mówiąc, powiem wam. Chyba po prostu na open becie zrobię jakiegoś Warfare'a i tyle. No tylko znowu ten Warfare to pod PvP jest taki chyba.
To bym musiał znowu shadowa zrobić, no i wracamy do tego co miałem. Kurwica. O, skill pointa dostałem. O, dzięki za flowka. O, witam Rekto, również dziękuję za flowka. No nie wiem, koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że na tym levelu to najlepiej by było jakiegoś Team Hunta odpalić. Może bić obszarowo to jest za mało speli. Może ewentualnie sobie po jednym bić, nie? No ale to takim magiem to na powierzchni też tylko. No nie wiem. Ale wbiłem level. No i teraz mamy kolejny problem tej gierki, czyli muszę przebiec całą pustynię, żeby zobaczyć czy gdzieś mam questy. Dobra, może tutaj gdzieś pobiegam. No tu nie ma żadnego questa. To jest jakiś hop. Kurwica, jak stąd wyjść? Wypuśćcie mnie. Jedenasty poziom na magu. Dobra, to są jakieś szkielety. Te szkielety magiem by się fajnie biło, bo one są wolne w miarę. Chociaż może nie aż tak.
Ale ty chyba dam radę porobić Magusem. No. No tak, tak. Jeżeli chodzi o to, to nie ma żadnych ograniczeń. Ściągasz różdżkę, zakładasz łuk i tyle. Wygląd postaci się zmienia. Jedynie jaką musisz zmienić i skillę zresetować, nie? I staty. Możesz mieć bóg jeku, wykraftować albo kupić od kogoś. Nie wiem czemu mi nie zalicza tego. Dziwne to jest. Tylko że później jak zmienisz sobie na przykład na łucznika, no to musisz ten jeden archetyp ekspić od początku, nie? Od pierwszego levela. No. Bo te archetypy mają swoje osobne levele, nie? No, dzięki za flowki, Wikus i Flexiu. Jakiś op. Robi. No dobra, też żadnych questów nie miałem. Musiałbym gdzieś tutaj przebiec teraz, znowu pół mapy. Żeby się dowiedzieć, że pewnie nie będę miał żadnego questa. No tak, tak. Że no pewnie to sporo czasu zajmie, nie? Więc to już taki endgame typu będziesz miał wysoki level i tak dalej, będzie ci się nudziło, no i wtedy sobie możesz zmienić. Witchcraft? Nie wiem, słyszałem, że te doty tak średni damage mają. Średnio biją.
Że no pewnie na PvP byłoby spoko. Jakieś dotki i tak dalej. Ale na PvE to nie wiem. No, jest questik jakiś. No. Musiałem przejść tylko pół mapy, także spoko. Cztery od Wizarda? Nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć. Siema, siema, kurwa, witam. Siema, cień upadłego, witam. Co tam? W sensie, jakie zmiany? No i tu się pojawiają problemy Wizarda, nie? Bo będę musiał wejść do środka i tam na górę. Chodzi ci o wczorajszego patcha? Nie wiem, chyba mi się nie podoba jednak ten mag, wiecie? No nie, ja questa nie zrobię tym magiem. No, ponaprawiali bugi, ogarnęli NPC-a, sprzedaży luta. Także chyba git. Nie mam pojęcia, to by trzeba było przetestować. Nie ma eksurki żadnej, no trzeba odblokować sobie spela jakiegoś leczącego, nie? Ale też nie mam na tyle punktów na tym poziomie. Bo musiałbym Holy wziąć. Tutaj jest Holy. Najlepiej. No ale to znowu musiałbym go levelować od początku i szczerze? No nie wiem. Lepiej chyba jest zrobić nową postać, po prostu. Ale nie chce mi się. I tym magiem też mi się nie chce grać. Zmieniać na Shadowa też mi się znowu. Musiałbym itemy wszystkie ogarnąć. Kurwica.
No właśnie, ADGR-y, kurde. No użyłem ich do... O, i znowu mi się zresetowały staty. Ja nie wiem, jak to działa. No i to jest max. I tu też już z doma więcej nie mogę. Mam 14 punktów, z którymi nic nie mogę zrobić, rozumiecie? No bo jest cap levelowy. Mam... Przez to, że zresetowałem Wizarda, mam na nim 11 level, to mój łączny level to jest 19. A nie 24. No. Nie mogę otwierać i zamykać drzwi. Nie da się tu kontrol prawy później kliknąć, żeby drzwi zamknąć. Nie da się zamknąć drzwi jak... O! Zamknąłem. No ale no, ten mag nie jest w stanie utrzymać jednego mobka. Także robienie questów tym, no to może być średnio. Dwudziestym sorkiem też cyklopa byś nie stał. No dobra, no ale przez to, że zresetowałem tą klasę, bym musiał bić przez dzisiaj cały dzień jakieś mopki, żeby po prostu bić tutaj level. Nie chce mi się. No, musisz zdobywać expa po prostu. Z mopku. Jak mam teraz mniejszy level na Wizardzie, to tutaj masz. Wizard dostał 1000 expa, a dwa inne archetypy po 100. A jak masz 3 archetypy na takim samym poziomie, no to wszystkie 3 archetypy dostają tam po ile? Po 300 czy 400 expa, to się dzieli po prostu, nie? No ten mag teraz się wydaje słaby, moim zdaniem, no bo ja zmieniłem ten archetyp, mam niski level i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jak miałbym jakąś eksurkę z Holi, może nie byłoby tak źle. No powiem ci, że na Team Hunty na pewno, bo wątpię, żeby taki Warfare dał radę sam siebie healować. Po pierwsze masz global cooldowny na spele, więc nawet jakbyś miał spela do spamowania na heala, to albo się healujesz, albo bijesz damage. Po drugie potki masz pół minuty cooldownu na użycie potki, więc też nie możesz nimi spamować.
Kama zimne, co tam? Więc nad Michałem ty na pewno będzie jakiś healer potrzebny, nie? To jest raczej pewne. Shared Exp? On chyba po prostu dzieli porówno na wszystkich Sparty Expa. Aha, chodzi ci o to? To nie mam pojęcia. Nie testowałem jeszcze czegoś takiego. Dobra, zrobiłem to. Normalnie to bym miał prawdopodobnie tutaj Holy i bym po prostu się z Holy leczył, nie? I tyle. A tak to nie ma, mi lipa. No, gościu. No tak, no i ja łączysz w jedną klasę później. Czy ja wiem, czy najłatwiej? Grałem na poprzedniej alfie łucznikiem, no to osobiście mi się wydawało, że on robił najmniejszy damage ze wszystkich klas, ale nie wiem, no może też być kwestia tego, że pierwszy raz grałem i nie do końca ogarniałem co i jak. Nie ma i nie będzie zimne. Które mają 50% wyższy level. Wersja TBK dla ciebie? Czemu jeszcze nie grasz? Warfare Shadow i Holy? Albo Protection jakiś. Nie wiem. Trzeba potestować. Kurwica, ale on szybki. A czemu tak? Czemu dopiero jak masz wszystkie itemy na Mythic? Co to zmienia? Dobra, zrobiony questik. Dostałem 20k expa do Wizarda. I dalej mogę mieć tylko 59? Tak.
A na level to nie wiem. 20k expo do Wizarda. Po 2k expo do profesji. Tych do Shadowa i Spirituala. A do postaci nie mam pojęcia. Holy Skull jest intem, a weapon power albo z broni, albo z might. No i dobra, i tu żadnego questa dalej nie ma. No to co, znowu trzeba przelecieć pół pustyni, żeby jednego questa znaleźć. No tutaj raczej nie będzie, bo tam na lewo są mobki na 30 level. Chyba, koło tego. Dostałem jakiegoś itemka? Dzięki za followka. Smoka jakąś smoczycę? Nie ma tu chyba smoków żadnych w tej gierce. Albo nie widziałem. Czyli sugerujesz, że do mojego Shadowa po prostu mogłem zamiast Spirituala dobrać Holy i byłoby w miarę git? Nie zwiększa się speed na level. Nie no, jednego miałem Myfig, a drugiego Heroic 50% chyba. A nie miałem procentowo, bo ten, ale miałem 500 scrolli, to bym wbił na tego. Na Myfiga drugiego też. No jak, dwa itemy, całe eku full mythic to za mało? Ty mówisz. Można jakoś zwiększyć? Mountem? Albo na przykład Spiritual ma tutaj jakiegoś hejsta. O 50% na 10 sekund. Ale też nie możesz tym tak spamować, że jak ci się skończy, to od razu odpalasz, bo później masz jakiegoś egzausta i masz 90 sekund przerwy od tego. No, mi też daje 36 ataku. O co ci chodzi?
No i co, wychodzi na to, że to już jeden quest na level jest teraz? No ta, bo na broń trzeba dużo więcej tego expa, nie? 60k trzeba na kolejny poziom. A na itemy tylko 10. To masz całe itemy zrobione? Jeszcze ci zostanie? Za jednego, za broń po prostu. O, dzięki za flowka, Shirako. Czy jest od Healing Powera? Spell Powera? A jest Healing Power, no. A to jest od? Od Healing Powera chyba. Czekaj, Spiritual ma w ogóle coś od tego? Od Spell Powera? Nie. A, bariery tylko, no. Ale wiesz o tym, że 200 damage na barierę? To jest jeden hit od mobka? I dodatkowe 100 za Aether. Czy masz barierę na 300 damage'u. To są... Zależy... Jakie mobki bijesz, ale no... Dwa hity. Na moim levelu? A kto bije moby na swoim levelu? Ty, ale cienkie te szkieleciki są. Chobiec. O kurwica. Dobra, czy on tu bije? No ale to do takiego 24 levela, no bo teraz jak widzisz to już... Dostałem jednego questa na level. No i dalej to chyba trzeba wybijać level, no bo... Przejechałem prawie całą pustynię, nigdzie nie było żadnego questa. Na tym 25 levelu, no to już się tak trochę, no kończy questowanie i zaczyna grind. Tylko problem jest taki, że solo grindować na tym levelu, no to jedynie, nie wiem, bicie mobków pojedynczo, no bo... Jest za mało speli, żeby można było to jakoś ogarnąć, żeby się fajnie biło te mobki obszarowo. Za mało skill pointów. Albo musiałbym mieć rzeczywiście tą barierę, żeby mógł przytankować te mobki i rzucić dwa obszarowe spele. Albo Team Hunt, innej opcji nie ma.
tu jakie mają levela? 2-7. No taka średnia jest ta pustynia. Ja mam być szczery, bo jeżeli chciałbym bić coś obszarowo, to musiałbym się cofnąć na wyspę, nie? No tutaj tak średnio jest to bić. No i brakuje mi z 3 skill pointów. No te mobki biją po 70. Pytanie, czy ja mogę wejść sobie tu na górę i ubić te lepsze, bo Shadowem mogłem tak zrobić. A tu dostaję hity po łącznie 300. Od jednego mobka 160 i od drugiego 160. No, ale teraz już na tym levelu, no to jednak te team hunty są premiowane, nie? O, dzięki za flowki. Siema, siema, kurwa, witam. Siema, Bolek, witam. Wica nowego. Chyba, że tam na te szkielety pójdzie, zmienię channel. Bo na tym channelu jakiś chłop tam siedział na tych szkieletach. No i to zobaczę, gdzie one były, gdzieś tutaj, nie? Chyba. Albo tu?
Nie, nie tutaj. Dobra, to muszę tu naokoło pójść. Te szkielety chyba były albo tu, albo tu. Harbor? Gdzie to jest? O czym ty mówisz? Ja na te wyspy to już przecież zrobiłem całe te dwie. Kurwa jesteś, przestań jęczeć. No siema Angry, NPC, witam. Problem jest taki, że po prostu już mnie powoli zaczyna drażnić ta beta. Jak nie dodadzą znaczników na world mapie, to ja nie będę jeździł i co level sprawdzał każdej wyspy, czy nie mam nowego questa, nie? Tylko po prostu nie instali tyle. Siema, siema, kurwa, witam. Siema, małe wiaderko, witam. Bo oni z daleka biją. Także no mam nadzieję, że dodadzą te znaczniki, no bo tak mówię, ja nie będę co level jeździł po całej mapie, bo mi się po prostu nie chce. Siemka Logoszenko, witam. Dobra, zmienię channel w ogóle, bo to jakiś chłop biega. O, to nie jest zmiana channelu. Gdzie gościu robi questy po kolei? Ale mówisz o tym unicorno coś tam? No to czekaj. Unicornogi. No i dobra, mamy chłopa. Lokalizacja NPC-ów. Quest, pierwszy quest. 39. O, ja tego questa chyba nie miałem jeszcze w ogóle. No to w ogóle jakieś skałki se kopie dziwne. Aha, bo to do questa kopie te skałki. Jestem 8. To robiłem. Chyba. Nevin. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to robiłem. Tak, to robiłem. To na stówę robiłem tego questa.
No ale to ja bym musiał teraz patrzeć, czy wszystkie questy robiłem. To robiłem, to też 19. A, to jest ten, to też robiłem. Takie dziadostwo. Waters, to pewnie tam trzeba było na te. Na tą wysepkę tam płynąć różne. Na morzu. Tam, to robiłem. 26. 27. Też robiłem. 28. Też robiłem. 29. Prawdopodobnie też robiłem. A. Żółwia. Robione. Co trzeba było zrobić? No tak, bo miałem tutaj questa. Kurde, teraz się nie zaloguję, ale miałem questa na tych przecież, nie? No, na tych trollach. 27 level. To też robiłem. Też. Tego chyba nie robiłem. A, bo tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Tutaj na plus 2. To robiłem, bo to jest ta wyspa. To ja tam wszystkie questy chyba robiłem. Oka. Nie. Nie walczyłem z duchem. Ja bym musiał się znowu wrócić na tą wyspę drugą. Nie chce mi się. Mnie zaczyna drażnić powoli. Beta. Level? No miałem 24. W sensie mam 24. Ale zmieniłem klasę na maga. Archetyp. No i teraz mam 19 niby. Tu mam 19, tu mam 24. Tu mam 13, także wybierz sobie jaki level tam chcesz. No, raz trzeba do miasta iść. No nie wiem, to by trzeba było tak naprawdę mapkę z tymi questami porobić, nie? Powiem tak, jak nie będę miał co robić pomiędzy... Jak się ta beta skończy i przed rozpoczęciem open bety, to po prostu wezmę, popatrzę na te jego wszystkie filmiki z wszystkimi questami. No i zrobię... taką mapkę, gdzie chodzić. Gdzie są questy po kolei? O, może tak.
Na open betę nie ma jeszcze żadnego info. Nie ma jeszcze żadnego info. No, w teorii tak, a w praktyce to zobaczymy jak będzie. Ja bym osobiście chciał, żeby jednak trochę czasu było pomiędzy tymi betami. Bo... bo będę miał trochę roboty. Znaczy to też, ale na razie nie. Na razie to bym chciał pomiędzy tymi betami, plan jest taki, żeby stronę ogarnąć. Żeby to jakoś w miarę wyglądało, pouzupełniać wszystko. Pododawać wszystkie questy i tak dalej. Ale nie, to znaczy ja, jak będę stawiał, to tak, to... Custom Oca, no ale taki bardziej podobny do TB niż Ravendown, nie? Gdzie będą tam jakieś dungeony, system ulepszania itemów i tak dalej. No ale też chcę zrobić tutaj stronę do Ravendowna z każdym questem opisanym, tak jak masz na Tibiopedii na przykład, nie? Dlatego Ravenpedia. Nie ma autowolux coś. No ja i tak muszę płynąć aż tutaj. Nie no, to lepiej w sumie popłynąć dalej po prostu. No i tak przerwę zaraz zrobimy, wiecie? Już jest 13 godzina. Ja się już głodny robię. Co będzie? Chcę zjeść? Więc tak z 2 godzinki przerwy zrobimy. No ale widzicie, docelowo na world mapie mają być znaczniki questów.
Bo po co by to było w takim wypadku? Pięćdziesiątka expa musisz zdobyć. Jak zdobędziesz 50 expa, to się wykluje mount. Będziesz mógł na nim jeździć. No tak, tak. I ten chłop miał chyba jakiś koks statek. Auto mocno, kurde, ten blokuje wiadomości. Czemu kebab był zablokowany w automodzie? Mi to może wytłumaczyć? No, w sumie możliwe, możliwe. Ale nie no, żeby kebaby banować, halo. Proszę zostawić kebaby. Dobra, no, ja robię sobie przerwę. Dwie godzinki. Tak myślę. Także standardowo, jak będziecie potrzebowali jakiejś pomocy, albo będziecie mieli jakieś pytania, jak mnie nie będzie, to zapraszam na Discorda. Tam się można odezwać, zapytać i tak dalej. O, już zarzucimy do cegły rajdzika, co? Dobra, załadowało widzów na pokład, także widzimy się za jakieś, myślę, dwie godzinki. Więc do potem.